Siema, doktor Radion. Tak jak widać, jedziemy z boksikiem Deutschlandów. Niemiecki boks. Zostało tu jeszcze trochę saszetek, więc żeby nie tracić czasu, to go rozbijemy, tak? Szukamy kompletu oczywiście. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pierwsza karta, powtóreczka. Tu znowu klocek Panini, tak zwany klocek. Puzelek, jak to Sobek nazywał. No i karty z podpisami. Hitzberger. Tu mamy Schweinsteigera, tak. Czy co, ten kloc tutaj mamy. Schweinsteiger się tu błyszczy, czy błyszczy. Nie chce stać. Za bardzo on go tu nosi. Mamy Beka. I mamy Taskiego. Niezłe, niezłe karty. Całkiem to fajnie wyszło. Tego kloca może damy gdzieś tam na bok, bo on nie jest potrzebny. Tak. Idziemy. Znowu puzelek. Tutaj mamy Philipp Lahm. Bardzo ciekawa karta. Tak. Mi się dzisiaj źle ostrość ustawiła, że muszę trochę to dalej wam pokazywać, żebyście dobrze widzieli. Tu macie Kislinga. Macie Boatenga. I mamy Gomeza. A także... Kurde! Ale ja mam dzisiaj dzień. Ja w poprzednim odcinku... Niech to szlak trafi. W poprzednim odcinku, moi kochani, trafiłem koszulkę z Bundesligi Chroma. Poprzednim, który nagrywałem. A teraz, zobaczcie, jeszcze dostałem fajną kartę. Kurde. No zarąbiście, ale... Yeah. Koszulka, no. Oryginalny trykot. Trikot. Oryginal DVB trikot. Ale czad. No to jest jakaś masakra po prostu. Kurde, no ja pierdzielę. Czekajcie, no do czegoś to muszę schować teraz. Moment. Bo to mnie trochę zaskoczyło. Mam takie specjalne koszulki gdzieś tutaj schowane. Na takie okazje. Nawet zakupione na Kansplanet. Deck protektorki takie bardzo twarde. Zobaczcie, tak to wygląda. Deck protektor. Dostępne także na Kansplanet. Linka dostaniecie oczywiście w opisie. No jestem niedowiary, dzisiaj mam dzień. Bardzo fajne, twarde. To nie są te zwykłe foliki, są bardzo grube. Super, na takie karty idealne. Znaczy idealne. One jest chyba, nie, działa, wszystko gra. Ale kurde ty. No bajka, nie? Czekaj, jeszcze raz to wyciągnę. Ale jajko. Wyciągał. Tak to wygląda schowane. Niech to tam sobie siedzi fajnie. Nic w tej karcie nie będzie. Jest, 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 jest. Do tego nie wejdzie, ona jest za gruba. Kurde, ale zajebista sprawa. Udało się, Sebek. Udało się. No kurde. To jedziemy. Ale jestem spełniony, teraz jeszcze tylko komplet zebrać. Mam nadzieję, że przy pomocy, jak się nie w tym boksie, to przy pomocy przyjaciela Sebka uda się to. Także jest super. Jest puzelek. Jest Marin. Mamy Mertensackera, mamy Boatenga, i mamy Adlera, mamy Kostkę i mamy Podolskiego, tak.
Ale to jest boskie. No, to jest boskie. Mamy Gomeza, Westheimera, Neuera, Puzelek. Mamy Hunta, kostkę i cieszącego się Balaka. Ale nie, dalej nie wierzę. Dwa unboxingi dzisiaj. I aż takie te szczęście, no. Balak. Beck. Klose. Mertensacker. Mesut Özil. Kostka. I znowu cieszący się, ale kurde karta, zobaczcie. Dobrze, że powtórka. Dobrze, że powtórka. A przetniemy, bo tam ktoś mi prosił o sąsiadki. Przetniemy to. Tam niech jest. I mamy Friedricha. Puzelek, puzelek. O, to też jest fajna karta, bo jest tutaj wypukła. Jak to wygląda? Są statystyki. Super sprawa. Fajnie, fajnie. No i mamy Niemca, mamy pani Niego i mamy Schweinsteigera. Ile my tych saszetek? Nie, to nie zdążymy wszystkiego. Włożymy jeszcze jedną. Resztę sobie zostawimy, myślę, na później. Będę się pocieszyć gdzieś. Dobra, jest lew. Fajnie. Lew ma z tyłu też swoje oczywiście. Fajne te karty są. Mam nadzieję, że się uda zobaczyć ten komplecik. Grochowski, Kepke. Fajna sprawa. Tu mamy Adlera, znowu powtóreczka po linii, powtóreczka. Także teraz tych powtórek leci sporo. No ale to trudno. Zobaczmy, ile nam zostało tych saszetek. Jak zostało około 10, myślę, że zostało. Zostawimy to na osobny unboxing. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dobra, robimy jeszcze jedną. Nie ma tu tamto. I jedziemy. Mamy Puzelek, Trochowski, Friedrich, tak jest, Kisling, świetnie. Co to za karta jest? Paule, 10, karta numer 1. Myślałem, że to jest jakaś koszula, maskotka niemieckiej reprezentacji, no fajna karta też. Też może być, jest git, Puzelek i kolejny, już naprawdę kolejny Podolski z Kloze. Także no po prostu, oj sorry, aż z wrażenia mi wszystko leci, ale jest i jeszcze raz jest. Jest ta koszulka, na którą tak bardzo czekałem. Elegancka sprawa, dzięki. Dzięki Cats Planet. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć.